Problemy rolne nie są może tak spektakularne jak problemy pana Misiewicza czy pana ministra Macierewicza i umykają. Już 2 tygodnie temu podjęliśmy, słyszeliśmy informacje, iż mogą być zagrożone dopłaty przyszłoroczne w związku z problemami informatycznymi firmy, która wprawdzie złożyła swoje działania jako firma informatyczna, ale agencja nieruchomości, agencja rolna nie potrafi wdrożyć systemów informatycznych działających na zasadzie rozbudowania i przypomnę tylko, że w 2016 roku był ogłoszony przetarg. Firmy informatyczne, które wygrały ten przetarg, złożyły zrobiły swoje zadanie, natomiast agencja nie potrafi wdrożyć tych systemów. Informacja z tamtego tygodnia, która mówiła o tym, że mogą być zagrożone po pierwsze wypłaty bezpośrednie, po drugie grożą nam bardzo wysokie kary, ta informacja przeszła mimochodem. Minister rolnictwa nie odpowiedział na pytania zadane przez dziennikarzy i przez posłów. Nadal nie ma informacji, czy system informatyczny został wdrożony, czy będzie działał. Co więcej, minister Jurgiel wczoraj oświadczył, iż nie przedłuży możliwości składania wniosków na 2017 rok. Pytaniem jest do ministra Jurgiela, czy opóźnienia w 2016 roku powtórzą się również w 2017 roku? Czy w 2016 roku po zwolnieniu 304 z 316 dyrektorów ARMiR-u po chaosie, jaki nastąpił, po następnej zmianie prezesów znowu będzie taki duży chaos, że rolnicy nie dostaną swoich pieniędzy? I czy kłamstwem było obiecywanie, że zwiększymy dopłaty w sytuacji, kiedy minister Jurgiel nie jest w stanie dopilnować terminowych wypłat bezpośrednich?